proszę. No i tutaj prowadzimy szmarada. Pismo wydało 18 czerwca. Dziś mamy 18 grudnia, przekroczyliśmy 3 miesiące. Na udzielenie odpowiedzi. Ale było prezentowane. Ale nie udzieliliśmy odpowiedzi. Udzieliliśmy. Dyrektor czyni, żeby zamknąć tą szkołę, zabezpieczyć,
mieszkańców, którzy tam mieszkają, będą mieli garaż, na pewno będą mieli to swobodny dostęp, bo jest to przecież możliwe. Ludzie mieszkają w wielkich blokach i każdy ma swój kąt dostępu i wchodzi bez niczego. Natomiast proszę Państwa, no nie czarujmy się, że inwalida na wózku inwalidzkim jeździ po trawniku w czasie deszczu. Bo taka tu była przedstawiona argumentacja. I chciałem tu jeszcze raz stanowczo powiedzieć, że nie było to działanie przeciwko temu panu, który jest inwalidą, tylko przeciwko pewnemu początkowi, który tam był niezachowany. Ja chcę przypomnieć, że do 1 lipca było na naszej gminie obowiązywała inna ustawa o odbiorze śmieci, każdy płacił za siebie. Nie czarujmy się, proszę Państwa, że nie miało to na to wpływu. Pani dyrektor tak to stwierdziła i wszyscy mieszkańcy, którzy korzystali z tych furtek, dostali odwrócenie. Ja nie widzę tutaj powodu, żebyśmy robili jakiś wyjątek. Ten pan ma dobry dojazd od frontu, tak jak sobie zaplanował dziedziniec, podjazd, chodnik. I nie mówmy, że ta bramka jest dla niego potrzebna w tym celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym jeszcze jedną rzecz, żeby to było jasne. My wszyscy wiemy, jak to wygląda. Większość z was tam była, ale nigdy do końca nie mówi, co się stało i kto ponosi winę. Winę ponosi ten, który ten dom tam zbudował. Zbudował tak dom, że uniemożliwił jakikolwiek przemysł opału, drzewa, trząt tam, gdzie ta droga jest. I ta droga przede wszystkim nie służyła do tego, że ten pan chce po polskim jeździć, tylko do tego, żeby można było wydobywać ten opał, ten drzewo. Z tyłu nawet stoi, można je zobaczyć. Ładują tam te drzewo. Widzisz, można by nie pomóc, a mianowicie tam jest wind. Ta droga faktycznie, która idzie, tak jak tam nie mają wszyscy ci operatorzy, bo to tak wygląda, z domu wyciągnie. Jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. I oni po prostu bezczelnie, po prostu lekceważą swoje obowiązki. Sprzedali działki budowlane, zakupę pieniędzy, są tak, sprzedali zakupę pieniędzy, ale drogi nie sprzedali, droga jest ich, droga jest ich. I ja rozmawiałem z kierownikiem i mówię, słuchaj, no weź tą drogę znów napraw. Wiesz, my nie będziemy robić, my mamy zamiar już przekazać się tam miasta. A to oni się odpowiada, bo rozmawiali. Owszem, my weźmiemy, możemy wziąć. Tak, jak to nie i tutaj jest wszystko. Tak mówię. Proszę Państwa, Komisja Rewizyjna przy zeszłym rozpatrywaniu sprawy sugerowała się szczególnie tym. Najpierw chcę zrozumieć. Kolego radny, dom został postawiony zgodnie z planem. Także proszę nie dyskutować, jak tam ten dom postawiony został, tak? Do czego się nie zrobił? Komisja rewizyjna na wysokości, jak było przedtem. Dlaczego tylko była bramka do niego zagrodzona? Dopiero po tej interwencji. A dzisiaj słyszę, że dalej podobno nieprawda, że wszystkie bramki są zamknięte. Takie lampy. Tak? A ty mówisz ostatnio już koniec. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Że o ile wszystkie bramki zostały zamknięte, tak się gnęcie. Bardzo proszę pana sekretarza.
tutaj przyjęcia projekt zastosowania podstawowego czasu na dokumentacji dziedziczno-tej drogi miejscowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 63 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej także na drugiej podstawie prawnej. Paragraf 1. Uchwała nr 28 łamane do 62/2012 Rady Wojewódzkiej do dnia 17/2018 roku w sprawie przyjęcia projektu zastosowania podstawowego czasu na dokumentacji dziedziczno-tej drogi w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przyznać się raz wprowadza się następne zmiany. Paragraf 1 ustęp 1 brzmi Rada Powiatu postanawia przyjąć do realizacji zadania podmiotu prawnej dokumentacji technicznej projektowości dostępowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przyznać się raz w i w tym celu zabezpieczyć budżet wojewódzki na 2016 rok wkład własny w wymiarze 28 750 zł jako pomoc rzeczowy czasu na pomocy. Paragraf 1 dodaje się ustęp brzmieniu szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy powiatem wszystkim a wojewódzkim pomocnym. Paragraf 1 dodaje się ustęp 4 brzmieniu do zawarcia porozumienia poważnie zarządzania. Paragraf 2 wykonanie uchwały przez wojewódzki powiatu. Paragraf 3 uchwały przeciwnie do podjęcia. Ta zmiana już uczestniczy w ustawie, że przesunęliśmy harmonogram realizacji projektu do 31 marca przyszłego roku. W związku z tym wkład własny również musi podziękować przesunąć na rok przyszły. Dodam jeszcze, że przedmiotowa uchwała była pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Komisję Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań pod nazwą opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej środowiskowej na potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 63 w celu sprawy dostępności komunikacyjnej przestrzeni żeglarskiej w Białej Górze. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 16 głosami. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Proszę Panią Naczelnik Anę Dykrankowską w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Bardzo proszę. Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały Rady Powiatu Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Paragraf 1 ustęp 1. Powiat Śląski udziela województwu pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego Pomorskie Dobry Polskie Dziurzacje, Szkolnictwa Zawodowe Wdrożenia, Wyzwania Rynku Pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Planu Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Zawodowego 2007-2013. Ustęp 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w 2014 roku i stanowić będzie wkład własny pieniężny realizacji projektu o którym mowa w ustępie 1. Ustęp 3. Podstawą przekazania środków dla realizacji obowiązującej umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Śląskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej. Uzasadnienie. Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu Śląskiego jest w realizacji zapisów uchwały nr 16 łamane na 93 na 2011 dnia 26 października 2011 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym finansowej. Artykuł 12 ust. 11 cytowanej ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Powiatu. Ustawa o finansach publicznych stanowi, iż wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w określonych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową i finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dotacji celowej na zasadach dotacja przekazana województwu pomorskiemu zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu doposażenia w postaci pomocy dydaktycznej dla pracowników szkolenia zawodowego w szkołach zawodowych z terenu powiatu śląskiego biorących udział w projekcie, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1. Środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej zaangażowane są w budżecie
Całkowita kwota dofinansowania na zamówienie pomocy dydaktycznej dla szkół zawodowych starego powiatu szkolskiego pana swojego wynosi 118 870 zł, w tym kwota własnych powiatu 38 580 zł. Mniejszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na komisji budżetowej oraz na komisji edukacyjnej. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa pomorskiego. Dziękuję. Projekt uchwała została przyjęta 16 głosami. Kolejny projekt uchwały proszę o przedstawienie panią Rosynę Lewnarską. Pani skarbnik przedstawi nam wydatki powiatu szkolskiego, które w 2013 roku nie wygasają upłynęło budżetowe. Bardzo proszę. Pana, szanowni państwo, proszę na początku o zmianę. W związku z tym, że na zakup serwera mieliśmy zaplanowane 60 tysięcy, dzisiaj w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego ten wydatek będzie kosztował 39 605 zł, więc w załączniku 1b, w załączniku numer 2 w uzasadnieniu te 60 tysięcy zmieniamy na kwotę 39 055 zł i globalne wydatki niewygasające będą wynosić 414 620 zł. Te wydatki majątkowe 258 385 zł. I teraz już przedstawię państwu ten projekt uchwały o wprowadzeniu zmian. Szanowni państwo, proszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z uchwały budżetowego. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu Śląskiego uchwała co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają w 2013 roku z upływem roku budżetowego oraz określa się ostatni termin wykonania wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wybierze się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wtedy będzie przyjęta. W każdej części materiału mają państwo załączniki. Załącznik 1a jest to wydatek na lewą osobnika przy drodze powiatowej w ulicy Limanowskiego w Rzeszowie 117 436 zł. Termin realizacji do 31 maja 2014 roku. Następny wydatek. Wykonanie dokumentacji projektowo-kształcowej na mobilizacji drogi powiatowej w ulicy Kochanowskiego w Sztumie 61 500 zł, termin realizacji zadania 31 maja 2014 roku. Następne zadanie remont cząstkowy dróg 29 119 zł, termin realizacji 31 maja 2014 roku. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie 25 830 zł, termin realizacji Kasprowicza, przepraszam, termin realizacji 31 stycznia 2014 roku. I ta zmiana stosująca się serwera, to będzie zakup serwera do wydziału kondycyjnego dla wydziału kondycyjnego 39 050 zł, termin realizacji 31 stycznia 2014 roku. I audyt wewnętrzny jednostki wykonywany przez usługobiorcę 9680 zł, również do 31 stycznia 2014 roku. I dostosowanie budynku zespołu szkół sztucznych na obowiązujące wymogu przez pasażera 132 tysiące i 31 maja 2014 roku. Załącznik numer 2, zestawienie tych wszystkich wydatków, o których mówiłam w ręce i globalnie 414 620 na wydatki niewygasające, 258 385 zł na wydatki majątkowe. I artykuł 263 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych pozwala uzasadniać wniosek na swój samorząd wykonanego ustawy wydatków, które nie wykazują się z zadaniem budżetowego, uzyskała plan finansowy tych wydatków w udziale na działu i klasyfikacji wydatków z wyłowywania wydatków majątkowych z głosów zwykle załączonych wykazów. I to jest to, co omawiała prezesowi przedstawiony niżej zasadnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na przedstawioną projektu uchwały. Nie, nie chcę.
Państwa chcieli zadać dodatkowe pytania. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego? Dziękuję. 16 głosami uchwała została przyjęta. Również Pani Skarbnik, poprosimy o przedstawienie kolejnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu Szkupskiego na lata 2013-2021. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok. Ustawa uchwalona w sprawie o finansach publicznych. Przepraszam, Budżetowy podmiany wynosi 43 miliony 182 tysiące 736 zł.
na rok 2013 otrzymuje uprzejmie zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 4. Wykonany wybór odpowiedzi za zarządzanie uczestnictwa w maleczu 5. Uchwała dotyczy przedmiotu zdjęcia i podobna. Proszę i uzasadnienie. Pierwsze. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 165 344 zł, w 854,03. Nieplanowane osiągnięcie dochodów to wzrost składny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świnie opłacany przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na rzecz emerytur pomostowych w latach 2010-2012. W związku z odmową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznania emerytury pomostowej pracownikowi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wystąpiono o wzrost składek opłacanych na rzecz tych emerytur. Po drugie, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15 300 zł w rozdziale 616. Planowane wydatki to pomoc finansowa udzielona również gminie na realizację programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność i Rozwój, prawo w ulicy Wejmontarczewo, nie wiem, czy na szkół. Droga gminna numer 21-85-22 na podstawie uchwały 30-180-2012 Rady Szkolnickiego dnia 25 września 2012 roku. W związku z prawem otrzymania dofinansowania przez gminę odwoływowy projekt nie był realizowany. Po trzecie, zajmuje się z budżetu zadanie opracowania dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla przypoczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystanie żeglarskiej w Jaworznie. W związku ze złożeniem wniosku wykonawcy dokumentacji o aneksowanie terminu realizacji zadania i wyrażenia zgody przez Departament Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego zadanie będzie realizowane w 2014 roku. Zdjęcie z budżetu zadania powoduje zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 613 kwotę 201 250 zł oraz wydatków pod kwotę 260 000 zł. Na tym uzasadnienie się kończy, że prawie proszę dalej wyjaśnić. I po czwarte, zwiększa się osiągnięcie.